ogromna radość, ogromny sukces organizacyjny, sportowy. Piąta edycja Rąbała Cup w Pelpinie. W tym miejscu podziękowania do organizatorów, sponsorów, dla wszystkich, którzy przyczynili się, że w tej formie, w takiej liczbie mogliśmy się spotkać. Drużyny z całego regionu, 34 zespoły, doskonała zabawa, doskonała pogoda i myślę, że to jest zasługa patrona tego turnieju, pana Stanisława Rąbały, wielkiego sympatyka pelpińskiego sportu, sponsora. To był dla niego turniej. Myślę, że nie ma lepszego podziękowania dla niego, jak te setki młodych zawodników, którzy rywalizowali się na naszych boiskach. Cieszymy się, że kolejny turniej za nami i mam nadzieję, że przyszłoroczny będzie w jeszcze lepszej formule, w jeszcze lepszej oprawie. Organizatorzy postawili wysoką poprzeczkę. Dzisiaj naprawdę udane, wspaniałe zawody. Dlatego jeszcze raz im za to dziękuję. Piąty turniej Akademii Piłkarskiej ST Rąbała właśnie dobiegł końca. Organizacja takiego turnieju trwała naprawdę bardzo, bardzo długo. Cały tydzień, można powiedzieć, wcześniej przygotowaliśmy rozpiski, upominki dla wszystkich dzieciaków. Od piątku trzeba było wszystko przywozić tutaj na stadion. W dniu wczorajszym do późnych godzin, nawet nocnych, malowaliśmy boiska, wytyczaliśmy boiska. No i dzisiaj od rana, od godziny 6:30 spotkaliśmy się tutaj, aby właśnie dopiąć wszystkiego do samego końca. Turniej rozpoczęliśmy w sobotę o godzinie 18:00 mszą świętą w intencjach zmarłego Stanisława Rąbały. Wspólnie z rodzicami, z zawodnikami, no i z trenerami oraz rodziną pana Stanisława poszliśmy na mszę. Potem wspólnie udaliśmy się na grób, żeby pomodlić się wspólnie u dzieci w rocznikach 2009, 11 i 12. To jeszcze w tej chwili trenerzy kształtują, wychowują dzieci w ten sposób, aby po prostu dzieci piłką się bawiły. No wiadomo, zawsze jest rywalizacja, są jakieś emocje, są jakieś łzy, tak? Zastrzelone lub niestrzelone gole. Myślę, że wszyscy wyjechali z Pelpina zadowoleni. Drużyn jest coraz więcej, które wracają do nas po odbytym turnieju. Jak wracamy do domu, siadamy, to często otrzymujemy SMS-y z podziękowaniami za wspaniałą organizację, że wszystko było super i fajnie. Cieszymy się niezmiernie, że Stadion Miejski w Pelpinie daje nam takie możliwości do organizacji imprez sportowych. Moglibyśmy tutaj ustawić nawet 8 boisk dla dzieci w tym przedziale wiekowym. Natomiast dzisiaj rywalizowaliśmy na 6 boiskach. Zmodernizowana płyta główna, fantastyczna trawa. Myślę, że bardzo fajnie, że wykorzystujemy właśnie tak, w taki sposób ten obiekt. Pelpińskie Centrum Sportu było współorganizatorem 5. turnieju imieniem Stanisława Rąbały. Już po raz drugi, również poprzednią edycję współorganizowaliśmy. Jest to jedna z większych imprez tutaj sportowych w gminie Pelplin. Piąta edycja tego turnieju. 34 drużyny wzięły udział. Myślę, że około 600, może nawet łącznie z rodzicami, wszystkimi osobami towarzyszącymi, więc naprawdę duża impreza. Wspieraj portal Kociewie Online przez patronite.pl.